Cześć, z tej strony Garus. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj jestem wściekła. Po prostu jestem wściekła. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że wraz z porodem nie znikają magicznie nabyte kilogramy. Tak, znaczy wiedziałam, że tak może stać się, ale nie wiedziałam, że aż tak może stać się. Mianowicie, co się może stać? Może stać się to, że wręcz przeciwnie, że po jakimś czasie wraz z każdą zjedzoną pizzą, słodyczem i wypitą Coca-Colą, co mi się zdarza, ponieważ jestem tylko człowiekiem i czasem również popełniam błędy, to te kilogramy wręcz przychodzą. Albo jakby wracają do stanu tego jeszcze ciążowego, bo może moje ciało myśli, że nadal jest w takiej ciąży, tylko że może już bardziej spożywczej niż ciąży. I może już są za nami ponad 2 miesiące, to moim zdaniem jest gorzej niż lepiej. I teraz tak. Co tutaj zrobić? Oczywiście mogłabym zacząć ćwiczyć, na przykład z Ewą Chodakowską. Czy chce mi się? Nie. Czy mam na to czas? Teoretycznie tak. Ale mi się nie chce. No dobra, to dieta, to może tutaj coś zadziałamy. Kiedy widzę te wszystkie healthy, w ogóle super posiłki, a mam na przygotowanie posiłku i zjedzenie go równe 10 minut, bo moje dziecko ma drzemki 10-minutowe, to ugotowanie i przygotowanie i w ogóle zaserwowanie czegoś, co wygląda cudownie i smakuje, jest w ogóle zdrowe, jest niemożliwe. Więc co robię? Otwieram batonika czekoladowego, no bo przecież nie jakiegoś tam proteinowo coś tam jakiegoś, tylko oczywiście czekoladowego. Dlaczego? Bo coś mi oczywiście podkusiło w sklepie, żeby kupić sobie słodycze, albo dużo słodyczy, żeby mieć jak najwięcej słodyczy w domu. Brawo ja! Okej, okay, czyli dieta, no to, że w ogóle, albo jem w ogóle po nocach, kiedy moje dziecko śpi już dłużej, to wtedy mogę się naprawdę najeść jakiegoś syfu. Brawo ja! Jezu, jaka... Nie, dobra, wróć. Ten podcast brzmi jak burza jakiegoś wylewu szamba. Stop. Zastanówmy się racjonalnie. Co można poczynić w tej sytuacji? Więc tak, jeszcze raz, zacznijmy od początku. Jestem 2 miesiące po porodzie. No, 2 miesiące z hakiem, ale nadal mieszczę się między 2 a 3, więc okej. Okay. Ciąża trwała 9, więc teoretycznie do formy mogę wracać 9 miesięcy. Zaczyna się właśnie zima. Dobra, ten argument do kosza. Nieważne jaka jest pora roku. Co jednak mogę zrobić? Mogę spróbować na przykład nie chodzić do sklepu na głodniaka. Wtedy nie kupię, wtedy nie zaopatrzę się w słodycze, powiedzmy. Co jeszcze mogę? Mogę delegować mojego męża, żeby chodził na zakupy. Wtedy poproszę go, żeby on nie kupował tych słodyczy. Okej. Okay. Teraz posiłki. Tutaj problem zostaje bez zmian, no bo skoro jestem sama z dzieckiem, to czasem trudno jest znaleźć czas, albo chęci, albo cokolwiek, żeby faktycznie fizycznie ugotować obiad, który byłby zdrowy i w ogóle wszystko fajnie, albo zjeść go właśnie, powiedzmy, w ciągu 20 minut, tyle ile powinno się jeść obiad, a nie w ciągu 3 z nadzieją, że w tym czasie twoje dziecko, nie wiem, nie dostanie ataku furii, nie posra się całkowicie, albo nie wiem, co jeszcze może się wydarzyć. Dobra. I teraz, uwaga, chyba rzecz, od której powinnam na dobrą sprawę zacząć, bo to ona była punktem zapalnym. I od tego powinnam. Czy znacie to uczucie,
kiedy nadal nie wchodzicie w swoje dżinsy i trzeba nosić te spodnie ciążowe, które są przykrótkie i do tego ta gumka, która była na brzuch, teraz sięga waszego cyca. Rozumiesz? Wyglądasz jak Asterix, czy tam Obelix, takie naciągnięte portki. Przecież to odbiera mi godność. Przecież to sprawia, że ja czuję się jak po prostu ostatni przychlast. Te za krótkie spodenki, nie wiem, no takie po prostu były w HM-ie, jak je kupowałam i byłam w ciąży, a była wtedy wiosna, więc nosiłam je do jakichś tam mokasynek, czy balerinek, czy innych płaskich butów i to wyglądało okej. A teraz, kiedy mam odsłonięte kostki, bo przecież wszystkie moje skarpetki to te krótkie stopki, no bo przecież kupowałam skarpety w czasach, kiedy no, wyzbyłam się w ogóle długich skarpet, które są passé, no bo przecież krótkie skarpetki, młodzieżówki, no to przecież tak trzeba chodzić, no jak tu w długich skarpetach. Więc obecnie, wychodząc na dwór, mam odkryte kostki, co jest w ogóle największym błędem ever bycia dorosłym człowiekiem. Przecież ja już jestem dorosła, ja już nie muszę nosić krótkich skarpetek, żeby czuć się cool, bo ja już tego nie potrzebuję. Teraz przecież długaśne skarpety, które najlepiej nie zachodzą w ogóle za łydkę, kiedy jest zima. To jest najlepsza rzecz na świecie, a ja właśnie takich skarpet nie mam, ba, mam właśnie przykrótkie spodnie. No i teraz nawet jak znajdę jakieś dłuższe skarpety, no i teraz te przykrótkie spodnie i te skarpety nachodzą, i albo nawet nie są takie długie i jest taki pasek pomiędzy końcem spodni, a początkiem skarpet, no przecież to wygląda strasznie. To wygląda strasznie. I to jest druga rzecz, która odbiera mi godność. Chociaż nie powinnam się tym przejmować, ale mam jednak jakieś strzępki poczucia estetyki, że po prostu no nie mogę tak wyjść na ulicę, no po prostu nie. I jaki jest mój sposób? Postanowiłam powiedzieć sobie, słuchaj Garus, no jesteś jeszcze gruba. No może nie gruba, znaczy się no jesteś powiedzmy w stanie pociążowym, czyli nie jesteś jeszcze tak sylwetkowo ustawiona jak kiedyś, więc pora przyznać się przed sobą, że ty potrzebujesz mieć spodnie 2 albo 3 rozmiary większe i po prostu takie sobie kup. Niech to będą, nie wiem, rureczki albo spodnie z wyższym stanem, albo jakikolwiek inny fason spodni, który lubisz, który będzie dobrze leżał na twojej pupie, byle był w rozmiarze, który fizycznie teraz nosisz. No faktycznie, nie jest to głupia myśl, także wybieram się do sklepu, chociaż to też będzie trudną sprawą, gdyż obiecałam, że już w ogóle nigdy nie pójdę z małym dzieckiem do galerii handlowej, bo to się źle kończy. No jednak chyba znowu pójdę do tego piekła i spróbuję coś przymierzyć i spróbuję kupić. Czy to sprawi, że będę szczęśliwszym człowiekiem? Nie mam pojęcia. Być może tak, być może poczuję się trochę bardziej kobiecą i będzie mi z tym lepiej. Nie wiem. Jakkolwiek się to potoczy, to dam wam znać. Tymczasem ja już kończę, życzę wam miłego dnia i pamiętajcie, noście spodnie w odpowiedniej długości, tak żeby zakrywały wam te smutne kostki, bo zima jest smutnym czasem, który sprawia, że po prostu człowiekowi jest zimno i może się przeziębić. Od stóp na przykład. Także wszystkiego dobrego i ciepłego życzę wam Garus. Cześć!